To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o porwaniu przez białoruski reżim niezależnego blogera Romana Protasiewicza. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry, Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej. Witam w naszym podcaście. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sytuacji na Białorusi, która znowu eksplodowała. Doszło do porwania samolotu pasażerskiego przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Porwanie to miało na celu tylko wyciągnięcie z tegoż samolotu podróżującego z Aten do Wilna niezależnego dziennikarza, twórcy kanału Nexta Romana Protasiewicza. Doszło do gigantycznego skandalu, złamania prawa międzynarodowego, pogwałcenia wszelkich norm. Ten samolot miał zostać zestrzelony, taka groźba pojawiła się wobec pilotów. O tym szokującym wydarzeniu rozmawiamy z naszym gościem Wacławem Radziwinowiczem, dawnym korespondentem Gazety Wyborczej w Moskwie, dawnym korespondentem z Białorusi, dziennikarzem wyrzuconym przez obydwu dyktatorów, i Putina, i Łukaszenkę, z ich krajów. Dzień dobry, Wacku, witaj. Dzień dobry, witam. Drogi Wacku, blogerem jest Aleksiej Nawalny, odbywający obecnie karę w rosyjskim łagrze. Blogerem jest Jarchiej Cichanowski, siedzący w białoruskim więzieniu. Blogerem jest również Roman Protasiewicz, którego 3 dni temu porwano, aresztowano, pobito prawdopodobnie. To wynika z analizy nagrań, jakie pokazała białoruska propaganda. Blogerzy jakoś nie mają łatwo na wschód od Polski. Tu trzeba chyba jednak trochę poprawić, bo z całą pewnością Nawalny już dawno blogerem, tylko blogerem nie jest. Jest bardzo ważnym politykiem, politykiem numer 2 w Rosji, więc jednak o parę gwiazdek awansował. No ale ciągle działa tak jak bloger w sieciach społecznych. To jest taki. Szukałem punktów, w którym można by te trzy postacie ze sobą połączyć. Wiesz, no Andrzej Poczobut w sumie też bloga prowadzi, także siedzi nasz korespondent białoruski. Myślę, że jeżeli chodzi o paralele, o równoległość kursu, to chyba trzeba postawić nie między ofiarami, a między oprawcami, bo i Władimir Putin, i Aleksandr Łukaszenka idą dokładnie tym samym kursem. Tu jeszcze można byłoby innych dyktatorów doliczyć, no ale to za długi wywód. Natomiast no rzeczywiście metoda, którą obaj, i Batka, i gospodarz Kremla się posługują, to jest metoda eliminacji, brutalnej eliminacji groźnych przeciwników politycznych. Nie stajemy z nimi do walki wyborczej, do walki na argumenty, do debat. I Łukaszenka, i Putin nigdy nie brali udziału w otwartych politycznych debatach. A natomiast zajmują się tym, że albo otrują i posadzą, albo porwą i też posadzą, jeśli tylko na tym skończą, bo perspektywy są znacznie gorsze. I w przypadku Nawalnego można by się spodziewać, i w przypadku Protasiewicza, no, tragicznego finału. Zresztą jeden z opozycjonistów wczoraj miał pogrzeb. Rzekomo zmarł na serce, no ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, są poważne dowody wskazujące na to, że został jednak zamęczony na śmierć podczas przesłuchań, czy po prostu podczas sesji tortur. No jeżeli pójść jeszcze tym tropem, to warto byłoby w tym miejscu przypomnieć, że uwięzieni, skazani przywódcy podziemia czeczeńskiego, skazywani na karę dożywocia, to dożywocie im bardzo szybko skracano, bo oni też w więzieniach rosyjskich z kolei umierali. No, gama jest różna, ale zawał serca był ulubioną przyczyną śmierci tych, którzy ich na tamten świat wyprawili. No i zresztą takie informacje pojawiły się w sieci dotyczące właśnie Romana Protasiewicza. Nie wiadomo, kto je rozpowszechniał, na ile one były prawdziwe, ale nie możemy niczego wykluczyć, prawda? Nie, no to jest zupełnie tragiczna sprawa. I to jeszcze do tego, ona się tyczy również ludzi nam, Bartku, bliskich. No bo rzeczywiście mamy swojego dobrego od lat kolegę Andrzeja Poczobuta, który siedzi. Mamy, no już niestety niewiele się o nim w Polsce mówi, Aleksandra Fiedutę, który, no, literaturoznawcę, autora naszej gazety, który został porwany bezczelnie zupełnie z Moskwy, wtrącony do więzienia. I
ich tam po prostu torturują. Fieduta, no to jest mój dobry kolega, on już siedział w więzieniu KGB amerykanką zwanym w Mińsku i potem mi opowiadał, że wyszedł po prostu w ogóle bez zdrowia. Zaczynając od tego, że przez ten cały czas, kiedy tam był, jedyną pozycję, którą mógł przybrać, kiedy otwierano celę i prowadzono go na przesłuchanie, była taka jaskółka, skuty z tyłu, zgięty w pas, prowadzony na przesłuchania i tam po prostu go najzwyczajniej w świecie lali. I wyszedł bez zębów, wyszedł tak, że bardzo, bardzo długo stawał na nogi, no bo takie są metody w tych więzieniach. Nie ma co ukrywać. Protasiewicz widać, że był pobity. Próbowali go tam pudrować, nie pudrować, ale widać, że był pobity. Takie są metody, którym się posługują w tych więzieniach i Putin też tutaj nie jest bez grzechu. I tak myślę sobie o tym wszystkim w kontekście tego, że Polska odmówiła przyznania jemu azylu politycznego. Tak? Czyli to jest powszechna wiedza, co się dzieje na Białorusi. O tym wie każdy, przypuszczam, polski dyplomata zajmujący się tym zagadnieniem. Natomiast mimo tej wiedzy opozycjonista, jeden z najbardziej takich ważnych wrogów Aleksandra Łukaszenki, nie dostaje w Polsce azylu. Ja to postrzegam jako koszmarny skandal, jako coś, za co powinny po prostu lecieć w głowy w naszej pseudodyplomacji, tak to trzeba określić. Skandal skandalem, ale nie wiem, czy nie trzeba poszukać korzeni tej sprawy, bo jakby tam nie patrzeć, Łukaszenka znany w Polsce w pewnych kręgach jako ciepły człowiek. Jest przy tym nie tylko ciepły, ale z nim idą pewne korzyści. I przecież no co tutaj ukrywać? Prawda jest taka, że dla sporej części polskiego biznesu i to istotnej części, Białoruś Łukaszenki jest furtką, a może nawet bramą do rynku rosyjskiego, ogromnego, na którym można świetnie zarobić, no choćby tam jakieś produkty mleczne, czy różne inne jabłka i tak dalej. No nie ukrywajmy tego, że po prostu business as usual. Jaki by ten Łukaszenka nie był, ale z nim można robić biznes i polski biznes robi. I myślę, że nie bardzo chciały władze w Warszawie drażnić tego, który jest istotnym partnerem Polski gospodarczym, na którym jakaś tam część polskiego biznesu zarabia. Ja tutaj podejrzewam, że właśnie o to chodziło, żeby go specjalnie nie drażnić, dając głównemu przeciwnikowi, no bo oni mówią Nechta, my mówimy Nexta, ten kanał, który prowadził Protasiewicz, no to rzeczywiście no, taki spiritus movens protestu białoruskiego, więc nasze władze wolały być ostrożne i Urząd do Spraw Migracji jakoś przeskoczył tego człowieka, zamiast okazać mu istotną pomoc. I to jest po prostu draństwo, to jest straszne draństwo. No to jest straszne draństwo, ale zobacz, jak to się rozmija z tymi deklaracjami premiera Morawieckiego, które padały po wybuchu rewolucji na Białorusi, po zatrzymaniu Andrzeja Poczobuta, Angeliki Borys, innych działaczy Związku Polaków na Białorusi, po zatrzymaniu Protasiewicza, czyli my się wzmagamy na użytek mediów elektronicznych, jako kraj, mówię tutaj, Polska się wzmaga, a gdy ten szum opada, media patrzą już w inne części świata, no to wtedy właśnie robimy interesy z potwornym dyktatorem. To jest to polskie wstanie z kolan, tak? To jest ta polityka godnościowa, dumna, niezależna, podmiotowa polityka zagraniczna Polski. Ja bym nie chciał zanudzać, ale przepraszam. Mimo wszystko spróbuję. Bo fałsz w postępowaniu, jak oglądam przywódców Rzeczpospolitej Polskiej, to tkwi głębiej. Jeszcze 2 lub 3 lata temu niejaki Władysław Surkow ogłosił taki manifest władzy autokratycznej dzisiejszej współczesnej. To jakoś tak przeszło w Polsce bez echa. Ale on wyraźnie i wprost napisał, odnosił się do Rosji, ale to samo się odnosi również do Białorusi, że my odrzucamy fałsz tych wszystkich mrzonek zachodnich typu tam demokracja, trójpodział władzy, wolne media i tak dalej. Udajemy, że niby tego przestrzegamy, no parlament niezależny, sądy niezależne, udajemy, że to przestrzegamy, ale tak naprawdę to jest tylko garnitur wyjściowy, który zakładamy wtedy, kiedy idziemy w gości. Natomiast u siebie chodzimy po swojemu, w łapciach, w mundurach i takie najbardziej brutalne struktury i działania siłowe,
które inne kraje kryją gdzieś głęboko i się tego wstydzą, to my wywalamy na, i prezentujemy na witrynie naszego postępowania. Na samej witrynie deptanie wszystkich tych demokratycznych zasad, które wyznaje zachodni świat. I to jest rzeczywiście prawda, bo to widzimy w, nie tylko w Rosji, nie tylko w Białorusi, ale choćby nawet tak nam przyjazna od wczoraj Turcja, czy Wenezuela, czy inne tego typu. Ale przecież w Polsce idziemy bardzo podobną drogą. PiS idzie podobną drogą, kiedy wydaje na przykład Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyrok, to my ten wyrok publicznie rwiemy. Ja jestem w Olsztynie, mówię, rozmawiam z wami w Olsztyna, ale przecież u nas też było rwanie w sądzie decyzji sądu. I my też depczemy coraz wyraźniej. I wolność mediów na przykład. Ja kiedyś z wielką radością, no, przepraszam, z głupią satysfakcją, ale pisałem o tym, co się wyrabia w propagandzie rosyjskiej, bo to było takie egzotyczne. To się dobrze sprzedawało czytelnikom, bo to było egzotyczne. Ja dzisiaj się przełączam z kanału białoruskiego czy rosyjskiego na polską telewizję 1. Ja nie widzę różnic. Mówią właściwie no, tylko troszeczkę innymi słowami, ale język tak naprawdę argumentów, chwytów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej jest taki sam. Zmierzam do tego, że fałsz pozycji władz polskich polega również na tym, że tak naprawdę skrycie i może nietransparentnie one się odwołują do, na razie do nie tak drastycznych, ale podobnych zupełnie metod. Ja widziałem, jak to się zmieniało przez lata, przez obserwowałem to w Rosji, jak ona przechodziła od kraju demokratycznego do tego, czym jest dzisiaj. I po prostu my jesteśmy na tej samej drodze, więc przyganiał kocioł garnkowi. No. Nie wiem, czy się wyraziłem jasno, ale mnie to boli. Myślę, że jaśniej wyrazić się nie da. Dziękuję ci, Wacku, za to podsumowanie. A teraz przenieśmy się teraz na Białoruś. Łukaszenka, organizując tą całą operację mającą na celu porwanie Romana Protasiewicza, no nie dość, że naruszył prawo międzynarodowe tak w sposób no, jaskrawy. Zadarł z 3 krajami NATO, z 4 państwami Unii Europejskiej. Wyszedł po prostu na pirata, na porywacza. No praktycznie na terrorystę, można nawet powiedzieć. Ja bardzo przepraszam. Chciałem w tym momencie coś dodać. Przepraszam, że przerywam, ale Łukaszenka robiąc to, co robi, sadzając samolot, porywając człowieka, powoływał się na to, że Hamas, organizacja Hamas, groziła, że na pokładzie samolotu tego jest bomba i żądała tam przerwania ataków izraelskich na strefę Gazy. I wczoraj przedstawiciele Hamasu odcięli się od Łukaszenki i oskarżyli go o terroryzm, odcinając się od niego. No to tak jak gdyby gestapowca wyrzucili z roboty za okrucieństwo. Tak to wygląda. Sami terroryści potępili Łukaszenkę za terroryzm. Tak, najważniejsze, no ale on ma w garści 26-letniego chłopaka, młodego dziennikarza, blogera, jego dziewczynę, także zaangażowaną właśnie w akcję informowania o sytuacji na Białorusi, Sofię Sawiegę, no ale to są dwóch młodych ludzi z dobu, tak? Czyli poszedł na udry z całym światem, gdzie ma się jeszcze część z oburzenia, a on ma tylko w garści dwóch ludzi. Co on wygrał na tym? On ma w garści nie dwóch ludzi, on ma w garści 9,5 miliona swoich poddanych, także to tak wygląda. Co on wygrał? On ostatecznie zniszczył ważny motyw swojej polityki. On do tej pory był taki, jak to się mówi na wschodzie, wielowektorowy. Jak się kłócił z Rosją, to mu się często bardzo zdarzało i to w sposób czasami nawet wulgarny, to zabierał swoje zabawki i udawał, że idzie na zachód i tam się będzie teraz przymilał i stamtąd go będą popierali. No, jeszcze rok temu przecież stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, Amerykanie go chwalili, no i takie rzeczy działy. W tej chwili jest odcięty od tego. Nie ma już tego wektoru. Leci na jednym skrzydle, na skrzydle moskiewskim, a więc traci swobodę ruchów. Co mu to daje? Powiedzmy hipotetycznie, takie są spekulacje w tej chwili w Moskwie, że po prostu staje przed bramą kremlowską, a stanie, może nie kremlowską, bo leci w piątek do Soczi, do Putina. I tam ma z nim rozmawiać, więc staje przed bramą ośrodka wypoczynkowego Boczerow-Rucieji w Soczi nad Morzem Czarnym i mówi, no jestem goły i wesoły, zdany tylko na ciebie, towarzyszu Putinie, i tylko ty możesz utrzymać
porządek w moim kraju, znaczy pomóc mi utrzymać, a to będzie cię kosztowało. Po prostu musi w tej chwili jechać po force. Analizy tego, jakie sankcje mogą dotknąć Białoruś z Zachodu, no to jest powiedzmy taka wizja maksymalnych sankcji, czy może tych mocno dotkliwych, może nie maksymalnych, mówi o tym, że Łukaszence zabraknie rocznie od 5 do 6 miliardów dolarów. A to by oznaczało, że Putin musiałby pompować w utrzymanie tego kraju ogromne pieniądze. On już tak pompuje, on już im oddał ze 120 miliardów. To jest dwuletni dzisiejszy obronny, ogromny przecież budżet rosyjski. Więc po prostu stawia tylko na jednego partnera i poddaje się jego woli. To jest dobry handel? No nie bardzo. Albo po prostu już stwierdził, że nie ma wyjścia, że musi tak postąpić, przewrócić szachownicę, na której usiłował przecież znowu grać z Zachodem i po prostu pójść tylko jedną ścieżką, jedną drogą. Także no, on dzisiaj się tłumaczył. On się dzisiaj tłumaczył przed parlamentem, przed narodem, że to terroryści, że to zagrożenie i tak dalej, że to tym razem już nie Hamas, bo Hamas się od niego odciął, więc jacyś Szwajcarzy zrobili te prowokacje z bombą na pokładzie i tak dalej, i tak dalej. No ale no, w tej chwili ma przed sobą tylko jedną ścieżkę, ścieżkę do Soczi. No i w piątek zobaczymy, jak sobie panowie porozmawiają. Znaczy w piątek nie zobaczymy, bo to zawsze jest ukryte. Zawsze się potem mówi, że bardzo miło sobie rozmawiali i gawędzili, a dopiero potem wychodzi, że tak naprawdę była straszna awantura, bo Putin ma w tej chwili właściwie większy powód do zrobienia awantury niż do dogadania się z Łukaszenką. To jest bardzo ciekawa kwestia, bo czytam zachodnie opracowania, które twierdzą, że no, operacja tego typu no, była zbyt skomplikowana, zbyt poważna, zbyt dalekosiężna, żeby Białorusini robili ją samemu, żeby robili ją bez rosyjskiego wsparcia. Zresztą są nawet informacje, że część ludzi, która została w Mińsku po wylądowaniu tego samolotu, po porwaniu Protasiewicza, no to byli rosyjscy obywatele, czyli to zaś wskazuje, że to mogli być na przykład agenci GRU czy innych rosyjskich służb. Z drugiej strony ty piszesz na łamach Gazety Wyborczej, że to jest dla Putina potworny problem, to co się stało. Na Zachodzie nie doceniają bandyckiego geniuszu Łukaszenki. No przecież ten człowiek nie takie rzeczy potrafi zrobić i nieprzypadkowo Feliks Dzierżyński pochodził z Białorusi i wysoko Łukaszenko dzierży sztandar swojego wielkiego krajana, bo ma świetną służbę specjalną. KGB, Białorusi, to ono na przykład świadczy usługi wywiadowcze Rosjanom w Polsce. KGB Białorusi jest bardzo sprawne, bardzo sprawnym narzędziem. Jeżeli chodzi o jakieś no, bandyckie posunięcia, no to Łukaszenka przecież zaczynał swoją karierę jako prezydent od mordowania przeciwników. On się nawet wręcz przyznawał, on zlikwidował po przejęciu władzy, na przykład zlikwidował też przestępcze podziemie w Mińsku, a kiedy go po latach zapytano, co się stało z tymi szefami mafii mińskiej, no to on po prostu wprost odpowiedział, metr pod asfaltem się znaleźli, żadnych sądów, żadnego niczego. Przecież on też wspaniale przygotował swoje nie takie wielkie siły władające pałkami do tych ogromnych protestów i potrafił je złamać. Oczywiście, tutaj mu pomógł Putin deklaracją, że jeżeli coś, to on przyśle swoich pałkarzy jeszcze. Ale Łukaszenko to potrafi zrobić. Także ja uważam, że Zachód nie docenia takich właśnie piracko-korsarsko-bandyckich zdolności Baćki. Natomiast jeżeli chodzi o kłopot, największy kłopot jest z tym, bo Łukaszenko robi to, co Putin. Nawet można powiedzieć, że ten samolot porwany w niedzielę jest dla Białorusi mniej więcej tym samym, co zestrzelenie MH17 dla Putina. Bo tak naprawdę to przełom na Zachodzie już w tym kryzysie, który był wokół Ukrainy, nastąpił wtedy, kiedy doszło do zestrzelenia tego samolotu i zamordowania ludzi. Więc znowu mamy no, incydent, na szczęście nie katastrofę lotniczą i mamy to podobną. Także tutaj idziemy tą samą drogą. Ale moment jest fatalny. Zbliżają się rozmowy Putina z Bidenem. To Rosjanom strasznie na tym zależy. Putinowi strasznie zależy na tym, żeby do czegoś to doprowadziło. I raptem Łukaszenka mu podrzuca taki pasztet. Proszę bardzo. I ten pasztet, po pierwsze, staje
na te rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Putin staje jako opora, jako wsparcie, jako sponsor człowieka, który właśnie popełnił akt terrorystyczny, bandycki. Jako ten, na czyich bagnetach, no bo jeżeli coś, to Łukaszenko może liczyć wręcz na interwencję militarną czy policyjną u siebie ze strony Rosji. A więc jeżeli nie na bagnetach, to na pałkach rosyjskich siedzi. Siedzi na pieniądzach rosyjskich, siedzi na wsparciu politycznym, no i tak dalej, i tak dalej. Więc za niego odpowiada. A więc będzie odpytywany. Biden już wczoraj powiedział, że jednym z tematów, który będzie chciał rozważyć z Putinem, jest kwestia Białorusi. Także to jest bardzo niewygodny moment. No nie teraz powinien powiedzieć Putin swojemu podopiecznemu, kiedy się z nim spotka. No i również zostaje ten ogromny ciężar, co zrobić dalej z Białorusią Łukaszenki. Znowu go finansować ogromnymi pieniędzmi, utrzymywać ten jego kraj. A no nie bardzo w tej chwili też jest to wszystko przygotowane do tego, żeby po prostu zaanektować Białoruś. On do tego dąży, Putin, ale on jest ostrożny, on to wszystko woli ewolucyjnie, powoli pełzając zrobić. I też nie może się odżegnać od Łukaszenki, bo ja przyglądam się mediom rosyjskim i oni naprawdę nie wiedzą, są strasznie zaambarasowani. Rosyjska gazeta, organ rządu rosyjskiego, napisała wczoraj o incydencie z samolotem, nie używając w ogóle nazwiska Protasiewicza. Pisała jedynie o incydencie lotniczym, że został nie wiadomo dlaczego posadzony samolot, bo jakaś tam bomba i kropka. Dzisiaj znowu o tym piszą i znowu nic o Protasiewiczu nie ma. Kreml praktycznie milczy cały czas na ten temat, a więc są strasznie zaambarasowani, nie wiedzą co mają z tym zrobić, ale tak naprawdę nie wiedzą co mają zrobić z Łukaszenką, bo jeżeli cokolwiek poszedłby sygnał ze strony Moskwy, że Łukaszenka traci poparcie Moskwy, to natychmiast podnosi się bunt ukraiński, ale również traci poparcie swoich siłowików Łukaszenko, no bo oni stoją przy nim, wiedząc, że jak coś, to starszy brat pomoże. Także muszą być niezwykle ostrożni. Chociaż zrobili jeden mały krok, ponieważ Cichanowska była ścigana w Rosji listem gończym. To jest na mocy porozumień między, no w tym niby istniejącym państwie związkowym, że jeżeli ściga kogoś Białoruś, to i Rosja go musi ścigać. Więc był list gończy na stronach internetowych MSW Rosji. I on wczoraj raptem zniknął. To jest mały sygnał, jakieś ostrzeżenie wobec Łukaszenki, ale Rosja nie może pójść z tym daleko. Nie może potępić w obawie, że wywołają jakiś wybuch. Szalenie to skomplikowane, realpolitik, stosunki sił, natomiast no, nasi przyjaciele na Białorusi, myślę tutaj Andrzeju Poczobucie, Andrzejce Borys, myślę o Romanie Protasiewiczu, no cierpią, są bici w więzieniach i jakie są szanse na to, że uda się ich, nie wiem, wyciągnąć stamtąd? No, podczas zimnej wojny negocjowano różne rzeczy i więźniów politycznych, nawet ze Związku Radzieckiego się udało w końcu wyciągnąć, wykupić, handlowano ich życie, tak, za dolary, za dostawy, no, za cokolwiek. Wiem, że tak między NRD a RFN na przykład wyglądał handel ludźmi. To się udawało. Czy taka opcja teraz wraca, skoro już jesteśmy w czasach zimnej wojny bardzo mocno? Strasznie trudno sobie wyobrazić, że Łukaszenka poszedłby na to, żeby za jakieś kredyty, no, których chyba nikt mu się nie kwapił udzielać, wypuścić, bo to nie tylko te osoby, o których mówimy, więźniów politycznych na Białorusi jest tam w tej chwili 500 prawie. Także to raczej w tej chwili nie wchodzi w grę. Jedynym człowiekiem, który tak naprawdę, i to jest paradoks niesamowity, siłą wręcz, która mogłaby wpłynąć na to, jest Putin. Putin mógłby, gdyby chciał, ale on nie zechce, bo to jest dla niego też niebezpieczny precedens. Mógłby pouczyć Łukaszenkę, że wziął, aresztował swojego przeciwnika w sposób bezprawny. No ale co mu odpowie wtedy Łukaszenka? Ty nie lepszy, ty otrułeś swojego przeciwnika i posadziłeś go do więzienia. Więc mnie tutaj nie ucz. No, no można byłoby, powiedzmy, to zrobić. W tej chwili są dosyć takie poważne głosy, że chcą wyciągnąć z więzienia, domagają się wypuszczenia z więzienia Sofii Sapiehy, partnerki. Ona jest Rosjanką, i mówi się, że jakich by jej zarzutów nie stawiali, to od Rosjan wara. I to się chyba uda zrobić, tutaj ustąpi.
Natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek skutecznie mógł w tej chwili nacisnąć na Łukaszenkę, bo Zachód nie może, Putin nie zechce, żeby wypuścił tych swoich więźniów politycznych. Dopóki nie nastąpi zmiana jakaś poważna na Białorusi, to nic z tego nie wyjdzie. Niestety. Można tylko się przyglądać, pilnować, co się z tymi ludźmi dzieje. Można domagać się wprowadzania, no już są pewne takie precedensy, ale odnośnie personelu więziennego na Krymie, objętego sankcjami. Także można obejmować sankcjami, należy, jeżeli są łamane prawa więźniów, już więźniów po prostu, siedzących czy to w jednym, w drugim, czy trzecim więzieniu na Białorusi, ale to niewiele da. Niestety, proszę Państwa, są smutne konkluzje z mojej rozmowy z Waskiem Radziwinowiczem, no ale taki jest świat i płaczemy, drzemy koszulę, ale możemy tylko o tym Państwa informować. Wacku, bardzo serdecznie dziękuję za tą ciekawą, wstrząsającą rozmowę o sytuacji na Białorusi, o sytuacji Romana Protasiewicza, Andrzeja Poczobuta, o związkach Białorusi z Rosją i o tym, jak niewiele możemy w tej sprawie zrobić. Wacku, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na kolejny podcast. Do widzenia. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej.